Tak, to ja. Dziś wsparciem, nie snajper. Ale w tym filmie to mało istotne. Chciałbym dziś pokazać, jak się gra z irytującym oknem DLC. Okno to wyświetla się wtedy, gdy gramy czymś, co należy do dodatku premium, a akurat tego dodatku nie mamy wykupionego. Kurwa, co tu się dzieje? Jak wiecie, Arma to nie tylko mody, ale i dodatki premium, które należy sobie wykupić. Film nagrywam po pytaniu jednego z widzów, które z dodatków należy posiadać. Ja akurat posiadam 4. Cztery z mych dodatków mnie wystarczają w zupełności. To od razu jest widoczne małe okienko, które przypomina mi cały czas o zakupie dodatku premium, gdyż posiadam coś, co należy do tego dodatku. O, jeden. Śpi. Pierwszy raz gram karabinem maszynowym. Ten to niesamowita armata. Jest to Navid 9,3 mm. Ma niezłego kopa. Rzadko kiedy gram drużynowo, a ta watacha jest w miarę ogromna, jak widać po mapce. Jest nas tutaj wielu, lecz nie potrafię się odnaleźć, nie lubię tam grać, wolę być samotnym wilkiem, który gdzieś tam ze skałek jako snajper wyczekuję na ofiarę. Mamy jednego, zobaczymy co ma. Nie, jednak się opatrzę. O cholera, snajper, spadam. Co jest, kurwa, ja nie dostałem? O Jezu, za mną był jeden. Ten za mną oberwał. Ja pierdzielę, mało nie było przebitki. Jednak wolę być po tej drugiej stronie, być w tym czasie snajperem. Szczerze powiem wam, nie lubię grać drużynowo, nie odnajduję się. O, kaczki lecą. Ło, ma rozpierduchę. O, już go nie ratuje. Sam potrzebuje pomocy. Dobra, grając w drużynie należy sobie pomagać. Teraz was będzie głowa bolała. Przepraszam, ale takie ruchy naprawdę przeszkadzają snajperowi. Wiem coś o tym. Takiego gościa jest naprawdę ciężej trafić. A jak widać, odrodzenie się udało. Żyj. Aha, dobra. Ty go odratujesz? co my tu mamy? Tak jak widzicie, w moim asortymencie zaznaczone na pomarańczowo rzeczy są z dodatku, którego akurat nie mam wykupionego. Mam nadzieję, że niedługo pokaże się okno DLC, o które mi chodzi, które chcę pokazać wszystkim tym, którzy zamierzają posiadać Armę. Chciałbym też przypomnieć, że akurat ja gram w tryb online King of the Hill. No i mamy właśnie to okno, o które mi chodziło. No zaraz zniknie, ale samo w sobie irytuje, bo gdyby wystąpiło podczas akcji, utrudnia trochę widzenie. Wolę grać snajpera w 100%. Kaczki lecą. Ale ma rozpierduchę. Nie nadaje się do tego. A mamy gościa w akwarium. Więc z tymi dodatkami premium jest tak, że jest wtedy więcej możliwości po zakupieniu tego dodatku. Jak widzicie, nie będzie wam się wyświetlało takie okno podczas grania gry online. Nie mówię tutaj o modach, mówię o zwykłych grach online typu King of the Hill. Będziecie mieli zapewne więcej map do kampanii. Także, które z dodatków premium sobie wykupicie, będzie należało wyłącznie do was. Wykupicie te, których będzie sprzęt, którym wy będziecie grali. Coś tutaj się nam dzieje. Mamy jednego. Już dwóch. Trzech naszych potrzebuje pomocy. Jest. Śpi. Też oberwałem. Kogoś mam na dole. At the red buildings. West. Behind the wall is one more. Przepraszam, ale muszę się trochę skupić na grze, posłuchać. Even north of either's enemies. Dobra, jest. Śpi. Oh, grenade, sorry. Ah, just run. Śpi. O nie, czy na pewno? Okej, pewno. wbijamy na górę. Czerwony budynek, tam się chyba sporo dzieje. Przejdźmy do pokoju. The other guy is in the building, second floor. Trzech naszych. Tam jest. Jeden na dole. O, jest na górze. Śpi. Już mamy czterech naszych. I to też, widzicie, namawia nas do zakupienia dodatku premium, więc jeżeli będziesz chciał grać tym strojem, który akurat mamy klienta, który akurat ja posiadam, a nie będziesz miał wykupionego tego dodatku, będziesz musiał się pogodzić . Przeżyłem. Ktoś mi podłożył bombę, patrzcie, przeżyłem. Budynek cały się... Jest. To ten. Kurwa zes. Idę do ciebie. Trzech naszych. Jakim cudem przeżyłem ten wybuch, to nie wiem. Pewnie wszyscy się dziwią. Strzały. Asekuracja. Chodzić. Cisza. Hunter, kill him. Okej. Dobra, można brać się za odradzanie. No i to mniej więcej by było chyba wszystko, co chciałbym pokazać, jedynie z tymi dodatkami, to tak jak mówię, jak widzicie, pojawiają się okna, jeżeli nie chcecie ich mieć, wykupcie te, które będziecie uważać. To na razie.